czwartek, 13 maja 2021 rok. Kotlina Kłodzka. Wczoraj w godzinach popołudniowych, wieczornych i później nocnych przeszły tutaj bardzo gwałtowne ulewy, burze z piorunami. W tej chwili stoję nad rzeką Bystrzycą Dusznicką. Jest to odcinek między Polanicą Zdrój i Szczytną. Tak wygląda dzisiaj rzeka. Duży stan wody, niesamowicie silny nurt. Woda po prostu się kotłuje. Za chwilę pojadę do Szczytnej zobaczyć, co tam się wydarzyło. Tam podobnie są jakieś duże zniszczenia. Spłonął budynek. I właśnie tam się udaję, żeby zobaczyć i pokazać te wszystkie nieprzyjemne sytuacje, które się wydarzyły w związku z tymi gwałtownymi opadami i burzami. Tutaj jest most kolejowy przebiegający nad Bystrzycą Dusznicką. Właśnie w tym miejscu filmuję. Kolejny odcinek Bystrzycy Dusznickiej, również między Polanicą Zdrój i Szczytną. Widok z mostu na Bystrzycę Dusznicką tuż przed Szczytną. Widok na rzekę po drugiej stronie mostu. Górskie rzeki mają to do siebie, że w czasie gwałtownych opadów, burz stają się bardzo niebezpieczne. Jest duży spadek terenu i wody z ogromną siłą pędzą.
szczytna. Bystrzyca Dusicka widziana z mostu już Szczytnej. Oto budynek, który ucierpiał w związku z tym, że został uderzony piorunem. Przykryty folią, piękny budyneczek. Tu jest takie bardzo ładne osiedle. Zabytkowe mauzoleum w starym Wielisławiu. Poniżej mauzoleum przepływa Bystrzyca Dusznicka. Tak wygląda Bystrzyca Dusznicka u podnóża mauzoleum, przepływająca pod mostem linii kolejowej Kłodzko-Kudowa-Zdrój. Film ten oczywiście dotyczy też stanu wód, jakie mamy obecnie po tych wczorajszych bardzo silnych opadach. W dalszym ciągu Bystrzyca Dusznicka widziana z mostu w sąsiedztwie mauzoleum. Tak wygląda tutaj z tej pozycji. Bardzo duże stany wód. Oby nie było powtórki z tymi opadami. To wodospad na Nysie Kłodzkiej. Duży stan wody na Nysie. Poniżej część promenady i tutaj lustro wody sięga już prawie tej dróżki na promenadzie.
miejsca wzdłuż promenady i właśnie to, co przed chwilą mówiłem, jeszcze kilka centymetrów, jakby tak po prostu nastąpiły ponownie opady, to ta woda się tutaj z Nysy wyleje już na tą dróżkę. A wyżej mamy park. Nysa Kłodzka w Krosnowicach przy Żelaznym Moście. Też bardzo wysoki stan wody. Tutaj Nysa płynie spokojniej, bo tutaj teren nie jest bardzo spadzisty. Taki raczej równy. Ale woda jest bardzo wysoka. To miejsce, które w tej chwili pokazuję, to jest dopływ potoku Duna Dolna i Duna Górna. Jedna płynie od wsi Starków, a Duna Górna od wsi Topolice. One się łączą tutaj jakiś kilometr stąd, w stronę Starkowa. Tam jest zbudowany zbiornik retencyjny.